Gdyby nie informacja z działalności placówki podległej starostwu oraz o przygotowaniach do pozyskania środków zewnętrznych, ostatnia sesja powiatowa trwałaby zaledwie 10 minut. Tyle bowiem zajęło radnym przegłosowanie 3 uchwał. W planowanym porządku obrad były tylko 2, zaś kolejną wprowadzono w ostatniej chwili. Radni Lewicy i Demokratów zwracali niejednokrotnie w czasie sesji uwagę staroście, że trochę za mało się dzieje, że efektem pracy starostwa są 2-3 uchwały na każdej sesji. I to przeważnie są uchwały typu zmiany w budżecie albo ewentualnie dostosowanie naszego lokalnego prawa w starostwie w powiecie ełckim do obowiązującego stanu prawnego, czyli zmiany wynikające z obowiązków ustawowych. Tematy na sesji nie wzbudzają zbyt wielkiego zainteresowania radnych. W kuluarach mówi się nawet o tym, by sesję zwoływać co kwartał, skoro zarząd nie jest w stanie przygotować odpowiedniej liczby uchwał. Moim zdaniem świadczy to o tym, że w starostwie się niewiele dzieje i niestety potwierdzają się czarne scenariusze, o których mówiliśmy w momencie powoływania zarządu pod kierownictwem starosty Krzysztofa Piłata, że po prostu będzie to okres marazmu tego starostwa i niestety, ale tak się w tej chwili dzieje. Ale nie tylko opozycja krytykuje starostę. Na ostatniej sesji z funkcji przewodniczącego klubu radnych Platformy Obywatelskiej zrezygnował Wojciech Wocial. Przyznał, że klub kilkakrotnie spotykał się z zarządem, któremu przewodniczy starosta z Platformy. Dość krytycznie oceniliśmy pracę zarządu, wskazaliśmy, co należałoby poprawić. Odbyliśmy spotkanie ze starostą, z władzami partii i wydawało się, że wszystko będzie zmierzało ku lepszemu. Przecież chodzi o to, żeby ten zarząd i Rada Powiatu funkcjonowało dla dobra mieszkańców, a nie dla dobra jakiejś partii politycznej, tej czy tej. Spotkania nic nie zmieniły. Radny podkreślił, że nie może reprezentować klubu, nie zgadzając się z polityką zarządu stworzonego w koalicji z PiS-em. Mówi o konkretach. Można tutaj wymieniać politykę kadrową, politykę informacyjną starostwa. To, co na Radzie było podnoszenie, dublowanie stanowisk niektórych, sprawy odnośnie promocji, informatyzacji nazwisk. To wszyscy Państwo wiedzą, kto pracuje w starostwie, na jakim stanowisku, z jakimi apanażami. Starosta Krzysztof Piłat zaznacza, że krytyki nie słyszał. Formułowanie różnych zarzutów, często do jakichś celów politycznych oczywiście, bo przecież o to tutaj chodzi, jakby mija się z odczuciami mieszkańców, bo to, co mogę powiedzieć o działalności powiatu, to przede wszystkim zbyt małe środki, które możemy skierować na budowę dróg. Zdaniem Krzysztofa Piłata działania zarządu są takie, jak trzeba, podobnie jak liczba projektów uchwał na sesję. Zdecydowanie wiele działań podejmuje po prostu zarząd, więc tutaj niektóre prerogatywy ma sam starosta, ma starosta jako przewodniczący zarządu, jak również zarząd jako ta wykonawcza siła Rady Powiatu i szereg rzeczy po prostu przebiega na podstawie uchwał, ale właśnie zarządu powiatu. Starosta nie ma sobie nic do zarzucenia i nie przyjmuje się ciągłymi pogłoskami o jego odwołaniu. Mimo wrażenia, że w starostwie nic się nie dzieje, jedno jest pewne – comiesięczna wypłata. Kadra kierownicza zarabia ponad 4400 zł brutto. Etatowy członek zarządu powiatu Wojciech Kossakowski – 5600 zł. Wicestarosta Krzysztof Skawiński – 7700 zł, zaś starosta Krzysztof Piłat – 8500 zł brutto miesięcznie. Radni też nie powinni narzekać, bo podstawowa dieta za posiedzenie rady wynosi 726 zł.